No, som vám povedal, lebo po takto niečo, jak máš porážku, to nemôžeš byť zadovoľený. Prosto žaluješ situácie, ktoré nebyli vykoristané. Tylko z takých klasových zespoň nevygráš, jestli máš taká skutečnosť, ako mali sme druhá polova. Pare zagrivek vychodili, jak v kšance píše, dostajem, sami nemôžeme dráš. I dve rzeczy, które były najwyższymi mękami. Nie możemy aż tak przegrać w stratach i w przechwitach. To nie jest nasza gra. Nie wiem. Po prostu. Co to spowodowało? Była aż taka agresywna obrona, aż taka agresywna gra. Czy te straty, które zrobiliśmy, i te przechwity, które im daliśmy, no, wynik jest taki, jaki jest. Druga strona, to wiadomo, jak jest w damskiej koszykówce, że nigdy nie jest pewno, jak będzie wyglądała następna kwarta. Tak, tak to jest. A inaczej, jeśli chodzi o mecz, myślę, że bardzo dobry przetarty dla przeciwnika. Dostali zadyszkę, musieli walczyć, musieli się bić, żeby wygrać. Druga strona. My pokazaliśmy nie najgorsza klasa i chyba dajemy powody i nadziei, że możemy wywalczyć miejsce w ósemki. Dla nas to jest bardzo dobry mecz przed Rybnikiem. I tyle. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania za piątkę kolegę numer 7, Marina Listić, Botizia about the match. It was a good game for us. We missed some shots and lost 10 balls more than Artego, and that was for us bad, but it was a good game and practice before next game, and I want to congratulate Artego for good game. Thank you very much. Teraz proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera Artego Węgorz, pan Tomasz Kajer. No cóż, ja, tak mówiąc szczerze, jeszcze mówiłem to w szatni, zawsze się obawiam tego typu meczów z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Mówię teoretycznie, podkreślam, teoretycznie słabszym przeciwnikiem, bo rzeczywiście pozycja w tabeli na to wskazuje. Natomiast ja pamiętam dwa mecze Siedlec przeciwko Wiśle Kraków, gdzie przegrywali w końcówkach niewielką różnicą punktową i ten zespół ma potencjał. A dlaczego mówię, że obawiam się czasami takich meczów? Ponieważ my po meczu z Toruniem, który stał na wysokim poziomie i wygrany przede wszystkim z zespołem Euroligowym, który ma naprawdę duży potencjał, siłą rzeczy trochę przewartościowaliśmy swoje możliwości. Inaczej mówiąc, nie doceniając przeciwnika, czy trochę go lekceważąc na początku, znaczy może nie na początku, bo na początku było ok. Właśnie to 11-punktowe prowadzenie 11-0 na początku spotkania może utwierdziło nas w tym przekonaniu, że ten mecz będzie lekki, łatwy i przyjemny. Okazało się, że tak nie jest i w związku z tym byliśmy trochę, mieliśmy problemów i no, oczywiście wygraliśmy to spotkanie i cieszymy się z tych punktów zdobytych, bo tak jak w połowie meczu powiedzieliśmy sobie w szatni, że niczym będzie zwycięstwo nad Toruniem, jeżeli nie wygramy dzisiaj z Siedlcami. I dobrze się stało, że mimo wszystko ten mecz wygraliśmy, ponieważ nie potrzebujemy higienicznych porażek na tym etapie, bo to już walczymy o wszystko. Natomiast z całą pewnością ten mecz musi wywołać u nas refleksję, że do każdego meczu musimy podchodzić z maksymalną koncentracją, maksymalnie skupieni. Po to trenujemy cały tydzień, żeby swoje umiejętności sprzedać w sobotę i rzeczywiście do tego musimy zmierzać. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do naszego czyli They beat us 13 points in the second quarter and we lost our rhythm, we lost our played no defense, and it's unacceptable for our team after playing such a great game against Torin last week. But we won, and you know, congratulations to the other team. They played well, and we're just looking on to for CCC. That's all. That's it. Jakieś pytania?
Nie.